I wiesz, tak sobie myślę o tym, że może do jakichś Islanders by poszedł. To jest lepsza sytuacja dzisiaj, bo to jest bardziej konkurencyjny klub. Mimo wszystko, podejmując pracę w Las Vegas, no, samemu spisujesz się na straty na samym początku. To jest bardzo trudne. Bardzo trudna posada, bardzo trudna pozycja, bo ale naprawdę... Ale masz czas, słuchaj, Adrian, masz czas, nowy klub, dostajesz 2-3 lata na dzień dobry. Nie każdy trener jest na tyle cierpliwy, nie każdy trener jest na tyle pewny siebie, jak na przykład Mike Babcock, który podjął się pracy w Toronto, w tej stajni Jaugiasza. Może nie każdy trener jest na tyle odporny i może... Nie, ambitny może to złe słowo. Ale nie każdy jest na tyle odważny, żeby się podjąć pracy w Vegas, gdzie trzeba wszystko budować od nowa. Może łatwiej wejść w taką sytuację, jak właśnie na przykład w Islanders, gdzie wystarczy kilka jakichś drobnych korekt i ten zespół powinien wyglądać dużo lepiej. Tam ale... wydaje się, że droga do sukcesu czy dobrych wyników, konkurencyjności jest bliższa niż w Vegas. Powiem ci, bo tylko to mogę zrobić, co ja bym zrobił, gdybym był trenerem takim jak Gerard Gallant, z jakimś tam osiągnięciem, bo ja go uznaję za najlepszego trenera Florida Panthers, może zawsze, a na pewno w ostatnim, nie wiem, dziesięcioleciu. Wygrał, awansował do playoffów, przejął drużynę też w miarę ciężkiej sytuacji, popracował sporo i zbudował kogoś na miarę, o, może nie kontendera, ale zaczęliśmy mówić o Panthers jako o... Ja pamiętam, że miałem ich w playoffie, w brakecie, chyba nawet w finale konferencji, także oczywiście to się nie sprawdziło i moje typowania zawsze są fatalne, ale wiesz, o co chodzi. I słuchaj, co ja bym zrobił na jego miejscu? Wolałbym ofertę Vegas niż Islanders, bo w Islanders, przechodząc do klubu jak Islanders, który jest teraz w ciężkiej sytuacji, może go wygrzebie z tego, a może go nie wygrzebie. Jak oni nie pójdą do góry, to kto wie, czy tam się nie zdarzy trzęsienie ziemi, czy nie będzie jakieś tankowanie, czy nie będzie zmian. I znowu jestem w dupie.